Niesamowite. Niesamowite. Zobaczcie. Wyjazd 12-dniowy. Przed chwilą był 10. No! Ile rzeczy tu jest? Hotel za 27 tysięcy euro. Za jedną noc. A wziąłem na 3, pomimo że będę 2. Wiecie dlaczego? Bo mogę. Robimy tak. Każdy mi wysyła 50 zł. Ja będę miał budżet, żeby wam po prostu cały świat zwiedzić tutaj samochodem. Powodzi się, jesteśmy tu na miejscu. Hotel 9-gwiazdkowy. Tutaj taki ogarnęliśmy. 16 tysięcy euro za noc. No sytuacja typu... No jestem, 11 godzin. Amsterdam City, jazda! Zdrowy człowiek, ćpun. Kurwa, to jest najlepsze miasto w Europie, moje miasto! To jest kurwa na rzeczy, dzień dobry. Za to taki zadowolony. Bagaż boy, can you... No, no. Cześć, czy my już jesteśmy w Deutschland? Nie, tu jest, zaraz będziemy, pokaż, tu jest granica. Chuj w to, Unia Europejska, keine Grenzen, żadnych granic. Natural. Co? Jak się podoba historia? No. Ogólnie dziadek tej kwana w piwnicy w 39 wymyślił komunizm i chciałem oddać taki hołd. Ile? 60 pierdolonych euro na dzień. To jest chuj, ile to kosztuje. Wiesz, ile tu można kurwa jarania za to kupić? Tyle kurwa. To będzie wszystko teraz na jaranie przeliczyć. Tak, bo jestem w Amsterdamie i tutaj się tak liczy. Jest turbo chujnia. Sandra już mnie zaczyna wkurwiać. Murzyn wkurwia Wiktorię. Dzień piąty, tak ona właśnie wygląda. A, ona ciebie. Tak, ona mnie. Chcecie zrobić awanturę na wizji? Nie. Coś najpiękniejsza na świecie. Moja BM-ko. Chodź, mam challenge dla ciebie. Nie robię. No dawaj. Nie. Zobacz. Za ile? Co? 300. Ale co? Pierdolisz się do tego kosza na śmieci. Nie. No nie. Dawaj. A dasz polizać sobie pachę? Tak, dam. Dobra, daj ci 100 euro, jak mu poliżesz pachę. Nie liżę pachę. 200. Nie. 300. Nie. 500. 500 euro. Mogę umyć szybko w kiblu, jak coś, jak siedzieliby na pół. Ale... Nie, taką od razu tutaj, z pociupa tak zwanego. Nie mogę takiego. Bez kamery by ślizgnął. No oczywiście, oczywiście, bez kamery to bym nawet lata opiętał. Czy za 100 euro jutro pod tą katedrą będziesz przez 20 sekund krzyczał, że London is better? Kurwa! 10. 15. Za ile euro? 100. Dobra. Tak musisz... Challenge dla ciebie jest. Czy w Holandii się wpierdolisz rowerkiem do rzeki? Nie. Ja myślę, że jest to do przemyślenia. No nie trzeba rowerkiem. Tego... Zależy, jak podejdziecie do mnie po 5 drinach, najprawdopodobniej. Na cześć, bo ciężko. Mam takie pytanie do ciebie. Co sądzisz o to, że twój chłopak proponuje takie baniegały za 1000 euro? No niech robi, nie wszystko dla rodziny, nie? Wszystko dla rodziny. Ciesz się kobietą. Ważne, że na ciebie robię. Nieważne jak, ale robię. Natural, jak się wpierdolisz do tej rzeki, daję ci 100 euro. Masz się tam wpierdolić? Z tamtej strony? Z tamtej strony. 3000 euro. Wszystko, co mam na wyjazd. Gotowy? Polska za granicą! Proszę o przekazanie price. Szczerze, ta woda jest nawet ciepła. Kurwa, jest brudna w chujczą, jak usypy tam jakieś pływają. No. Co się stało? Siano, kurwa, zobacz ile już mam. Wszystko znalazłem na ulicy w Berlinie. Normalnie idziesz i siano tu leży. Ja chuj. No Grzesiu, co ty robisz? Kurwa, spanie nam ogarniał. To jak to tak? Jedziemy i nawet nie mamy spania? No tak. Kto to kurwa organizował? Co ci syn wysyła? No wysyłam mu zdjęcia nasze, a on mi wysłał XD, co nie? Co robisz? Wiesz chyba. A po ile? Ogólnie a. Powiem wam coś. No. Byłem na śniadaniu i sobie zjadłem za darmo. Pysznie było. A my nie mieliśmy kupionych śniadań? Nie. To czemu zjadłeś za darmo? Nie wiem jak ja tam wszedłem, ale pani nic nie powiedziała. No kurwa i tak się, tak pachnie kurwa. Tak się za granicą pachnie, a nie kurwa. A nie jak... A chuj w to, już nie będę wyzywał, bo to znowu będzie, że wyzywam, a ja nie wyzywam, po prostu mówię prawdę. No. Dlaczego ty za każdym razem mówisz, że w Londynie wszystko jest lepsze? Wiesz dlaczego? Bo jest. A gdzie jest lepiej, w Amsterdamie czy w Londynie? Jeszcze nie byłem, w Amsterdamie, ale zobaczymy za godzinę. A jak myślisz? Myślę, że w Londynie jest lepiej, pomimo to, że tu można sobie jarać legalnie. Jak ty tą bluzę kurwa nosisz? No to... Tak.
Nie, London Style, bo w Unii to jest... Tak w Londynie się nosi? Tak w Londynie się nosi. A gdzie ludzie lepiej się ubierają? W Londynie. Czyli gdzie jest najlepszy? Najlepszy? No ten jest dobry, bo nie jest taki gorzki. No tak. A w Londynie jest lepszy? W Londynie jest lepszy. Wszystko w Londynie jest lepsze. A gdzie jest najlepszy makaron? W Londynie. Ja widziałem, jak waliłeś mefedron i co? No też widziałem. Już taki jestem, ja przyciągam po prostu uwagę, jestem zjawiskowy. Jestem w porządku, jestem całkiem sexy. Ja się zastanawiam, kiedy jakieś twoje muzeum kurwa utworzą. No właśnie się wkurwiłem, że wszyscy chcą chodzić do jakiegoś Van Gogha, czy jakieś kurwa inne muzea. Nie wiem, tak szczerze? Znaczy, może muzeum nie, no ale chociaż kurwa pomnik powinni pierdolnąć. Ćpuństwo, narkomaństwo, coraz, z każdym dniem coraz dalej jesteśmy od Boga. Bardzo mi się to, takie eventy nie podobają. Tak, tak, daj mucha. Nigera ci kupiłem. Wow, thanks man. Pokaż im. Patrz co dostałem. Nugget. Thank you. Specjalnie dla ciebie. Dziękuję bardzo. Widziałem, że... Zobaczyłem tą nazwę i mi się z tobą skojarzyło. Wiem, wiesz? Wiem. Daj mi jeden euro, fika, bo muszę iść siodać. Ja się odlałem tam, na ten. Nie marnuj pieniędzy, lej ten. Polska za granicą. Polska za granicą! Pokażę wam, jak sprawić, żeby natural był najbliżej polskiego obywatelstwa w swoim życiu. Za chwilę robię test spaghetti tagliatella bolognese. Najwyżej jak mi nie będzie smakować, to kurwa tam się przejdę i im dam przepis i im pokażę, jak robić dobry sos boloński. Bo tak szczerze, najlepszy sos boloński robię ja. Nie, kurwa, ja go idę nauczyć sosu robić. Bundesrepublik Deutschland. O, jakie znaki piękne. Nie no, to od razu widać, że to jest kraj dopiero. Kurwa, żadnego pisowca, to nie, to jest pięknie. Tu mamy tak zwany woman room. Jakby jakaś poczuła, że już te wakacje to jest zbyt dużo, zawsze może sobie tutaj popracować. A nie, od razu to widać, że nawierzchnia inna, że no, cześć, sprawdzę powietrze. No nie, no to powie, to Jezu, to jakbym się ten, to pomimo, że daleko do Bałtyku, ale aż taka jakby bryza morska, tak sosną zapachniało, no. Tutaj z tego lasu liściastego. Nie, to od razu to widać, no, tu jest porządniej. Tu jest porządnie, tu nie ma to tamto z moją bandą, no. Nie no, tu no. Gdzie auto macie? Tam zarobię. A, to my na jakimś zakazie stanowimy. Dobra. To dobrze. Dobra, słuchajcie, ogólnie mamy taki ranking punktów karnych i to jest pojedynek o dziką kartę. I teraz tak, jak ktoś jest zbyt dziki w jakimś temacie, to może dostać kartkę z napisem wypierdala i wtedy musi wracać z tripa do domu. Natura znowu się naćpał. Głupoty o Londynie mówi, masz, wręczam ci dużego minusowego punkta. No. Masz już dwa duże, jednego małego. Na pierdolenie o tym Londynie. Dobra, ty masz... Co? Minusowy punkt. Ja siedziałem sobie praktycznie cały czas. Minusowy punkt, masz minusowy punkt, minusowy punkt i Sandra też masz minusowy punkt. Zabycie z jebem. Kurwa, człowieku, obdrejony jakiś jesteś. Minusa mu daj. Masz minus punkta za pierdolenie. Co? Dużego. Nie, jak nie, dużego nie, nie. Jesteś przegłosowany i w chuju mamy ten swój punkt. Dostajesz jeden duży za bycie marudą i niszczycielem dobrej zabawy. Ale mógłbyś chociaż się wyluzować na chwilę, kurwa, na godzinę. Dobra, to ja się wyluzuję. Dobra, syzyniak, minus jeden punkt za pijak. Minus jeden punkt za pijak. Za cały dzień dzisiaj, kurwa. Dobra, duży tak. Minus punkt dla narzekacza. A chuj ten duży minus punkt. Minus punkt dla narzekacza. Dajcie mi trzy duże, spierdalam do domu. Nie. Wręczam ci małego punkta. Za co? Grzesiu, ile masz punktów karnych? Zero. Trzymasz. Ty chyba jesteś jakaś niepoważna. Dobra, ty masz 15. Za rano, za Leosie i za McDonalda. Wręczam ci mały punkt za ten. A, i drugi mały punkt za pisanie z jakimiś fagasami. Już masz dwa duże punkty. To masz dużego punkta za pisanie z jakimiś typiarami. Takimi. No, takimi. Jakimi? Daj telefon, to naliczę tych punktów kurwa z 10. Nothing to hide. Okej. Okay. Nic do ukrycia. Nic do ukrycia, okej, okay, Sandra, co uważasz? Bo się nauczył kasować wiadomości. Nie, nie. O, proszę bardzo, koleżanka z Tindera do ciebie pisze. No. O, ładnie, ładnie, no, ta? Ładnie. Co wysyłała ci? Nudesy. Widzę właśnie, no, ciekawie. Dobra, liczyć ile dziewczyn?
Raz. No. Ale dwa, nie, no to wiesz, trzy, jak ja. A to... 4, 5, 6. Ale to, 7, to jest jakiś idiotyzm. 8, 9. No większość to są 10. Osoby, które. Ale to nie są nawet konwersacje. Ktoś mnie oznacza z naszymi ciuchami Senmo 7. Tak, ja mu to udostępniam. Ona jeszcze wzięła ogólne zamiast główny folder i pierdoli jakieś głupoty. Widzisz? Nie ma nic. Nic do ukrycia. Na się nie wiem, co po sobą poszło. Zero dostało, zero zostało tych. Jestem. Wuja jest w porządku. Nie schodzi tam. Jak chcecie mi wysyłać nudesy, to możecie. Nauczyłem się kasać wiadomości na Instagramie. On dał mi minusa za pisanie z jakimiś fagasami, a ja mówię, no to ja daj telefon, naliczę ci nic zaraz nie 10 było. Minusów. Nic nie zaliczę. Były. Koleżanki z Tindera były. Wysyłane. Tak, nie było. Były, no sprawdziłam. Co taka mina? Dobry jest, kurwa, wakacje. Nie ten śmieć, kurwa, Volkswagen, jeden tu 150 jechał. Czemu to nagrałaś? Dobra, słuchajcie, bo wiele osób się zastanawia, jak można palić w hotelu, więc kwestią moralną sobie odpuśćmy. Daj mi ten worek, Sandra. No nie, no, ja to ale nie, ja tylko chcę... Uspokój się. Instalacja 2021 COVID Edition. Zamaskowani, niebezpieczni, na podstawie tej gumki, można również to zrobić. Ja wam to pokażę. Potrzymać to przesło, żeby się nie. Uważaj, żeby... I'm fine. Czekajcie, bo się kręcę trochę. Potrzymaj mu na dłoń. No, potrzymam. Dosięgniesz tam? Nie. No właśnie. To nie jest ważne. It's not important at all, tak? Powiem tak, byście już szybciej zeszli na dół i spalili wszyscy te fajki. Ale kurwa, Sandra, ty zazwyczaj nie wiesz, a pierdolisz, no. No. Całe szczęście, że nie dosięgniesz. Ja dla widza tutaj jedną ręką nagrywam, a drugą wrzucam film. Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts. Zamiast coś kurwa Dunkin'. Dunkin'. Zamiast coś Dunkin'. Dunkin. Dobra, Dunkin. Ile to kosztuje od sztuki? 2,50 chyba. Kurwa, euro? Tak mi się wydaje, jak osobna, ale w boksach jest taniej. Nie wiem ile. To już się w dupie przewracało? Weź, nie chcę już tego jeść. No nie, jest. Już mi to nie smakuje. 2,5 euro za to gówno? Ile wydałeś na okulary dzisiaj? Na okulary? 10 euro. U tego. Pokaż się. Powiedziałeś. Ale dobre, fajne, nie? No ale widzisz, mi na pączka za 2,50 żałuje i to za moje. Moje pieniądze, jakbym wydała twoje, to byś mógł krzyczeć, że wydaje na mnie. Ale już mi nie smakuje, już go nie chcę. Ale ja kupiłam dla wszystkich. Fuj. Jesteśmy wśród idiotów. Oni, czajcie, że oni stali tutaj 3 godziny, żeby kupić kebaba? Ty jesteś debil? Tak, koloryzuj sobie dalej. Dobra. 6 godzin, kurwa, staliśmy. 8. Ile tu stałeś? Godzinę 40 minut. Fast food tak zwany. To firmowe auto jest, niestety firmowego paliwa nie ma. Kurwa, bak to się chyba nie kończy tutaj. A to jeszcze zdycha wleje. No, myślę, że z 15 lat. Nie, naszej zero się zatrzyma, zobaczysz. A jakby co, nie mamy też pieniędzy firmowych. Kurwa, to zapierdala jak inflacja w Polsce. Ja mam to w pizdzie, kurwa, widzowie. Grzesiu nie chciał zatankować w Szwajcarii, bo mówił, że diesel jest droższy od benzyny. Nie ma zamiaru płacić 2 franków za litr diesla. I teraz sobie, kurwa, zapłaci 2 euro i 14,5 centa za litr diesla. Euro. If you cancel, you will receive a voucher instead of cash. Okej, fuck you. Co za dużo, to i fub nie ukradnie. No i taka sytuacja się przed chwilą wydarzyła, że dostałem z krzaków, ktoś zdjęcie mi zrobił. Najprawdopodobniej fotoradar. Od razu spojrzałem tutaj na licznik, jak dostałem tutaj pana paparazziego w czoło. Miałem jakieś 58, a ograniczenie było do 50. Ile za to będzie? Dużo będzie za to eurosków? Panie Murzynie. Myślę, że 100 może być. Kurde, za 8 km? Kto kalibruje w ogóle te fotoradary, żeby taką tutaj akcję zrobić? A muszę za to płacić, czy niekoniecznie? Ogólnie jeszcze była taka sytuacja, teraz jak tutaj wjeżdżaliśmy na stację, że była 100, ja jechałem 230,
dostałem flesza w ten. Nie wiem, ile to jest mandat, ale tak jak mówiłem, ja mam w chuj ten mandat, bo ja przyjeżdżam do Polski, ściągam te blachy i zakładam inne. O kurwa, ty, ale fajnie. Ślicznie. Ty, a jakbym wyskoczył stąd? Byłbym w gazetach? Byłbyś. Pierwszy vote jest dla osoby zajebistej na wyjeździe. Zawsze bym tym jeździł. Drugie jest dla totalnego zjeba. Pierwszy głos na osobę fajną idzie dla Dygasa. Głos na fajną osobę idzie na Konrada. Drugi głos dla pana Naturala. Jest! Jest! Dobra, trzeci głos dla pana Murzyna. Jest! Pierwszy głos dla mnie. Jest! Dziękuję! Dziękuję! Gratulujemy! Dziękuję! I to teraz dla stypiarza, zamulacza i Donki Jankona. Sandra, Sergiusz, Sandra i Sandra. Wygrałaś. Albo wracaj do Polski, do Graczola i do Rafała. No kurwa, ale Bumi. Graczol to jest Bumi. No to do Bumiego. Ale Bumi pewnie teraz siedzi. Za ciepło. Krzyż mnie boli. Taka moja jakaś ciała. Była kolano moje. O, wyobraźcie sobie, że byłby tutaj Graczol? Chuj w to, że jechaliśmy 11 godzin, a wyobraźcie sobie, żebyśmy jechali 11 godzin i Graczol by nam pierdolił przez te 11 godzin, że jedziemy 11 godzin. A potem byśmy dojechali i narzekałby na poduszki w hotelu. Tak, na wszystko by narzekał, kurwa, tu mu posadzka by nie pasowała, rano, kurwa, tu, że po polsku welcome nie jest napisane, by mnie pasowało. Kołdra to ja nie wiem, w czym kurwa wyprana była, wszystko mnie swędzi. Tu za głośno, tu kurwa za ciemno, tu za jasno, tu ktoś coś do niego mówi, ktoś tam krzyczy. Za dużo rowerów. Nie ma takiej wódki, nie ma kurwa Sprite'a, ja to chciałem z Red Bullem, nie, Bumi jest wybitny. Kurwa. Tak szczerze, Bumi, wiem, że to oglądasz, jak chcesz, na nasz koszt opłacimy ci bilet do Amsterdamu i możesz tu przylecieć i się z ciebie pośmiejemy na miejscu. Nagraj, damy jej prezent. Mam dla ciebie prezent. Dobra, to ty daj mi pierwsza. Ja nie mam przy sobie, bo w pokoju. Dobra, ja mam. Dla wszystkich was mam. O, po drobnym upominaczku. Na serio? No. Ja pokażę może. Dobra, no nie zakładaj mi tego teraz. Dobra, daj tutaj łapkę. I będziemy razem chodzić? Tak. Tak? Nie przyczyniaj mi dobra. Nic! Dobra, panowie, jedziemy na Red District Area! Była taka piosenka, kamień z napisem love, nie? Uh-huh. A każdy prezent się liczy, jakbym ci dał kartkę z napisem spierdalaj, to byś sobie poszedł? Nie. Ja się wypierdolę, ja mam Gucci klapki tutaj. O Jezu, już. Ja widzę jak mi czaszka pęka. Dałeś radę. Oh. Nad, zobacz jakie ja ci wam zrobiłam, dobra? O kurwa, co ty robisz w tym kasku? dziadek, co tam robisz z tą młodzieżą w tym Amsterdamie? Dziadek, spokojnie. Usiądź sobie, uspokój się, daj odpocząć hemoroidom. Ja na kacu, kurwa, tak nie narzekam jak ty narzekasz, kurwa. Tak szczerze to są pomówienia. To niby jestem ja. No widać, że taki kartofel, nie? Chyba trochę cię przytył, tak mi się wydaje. Trochę mnie przytył, no. Sergiusz, mamy po 16 punktów. Do granicy, kurwa, nie stracimy prawka, będzie dobrze. Później jak co on, kurwa, robi? Ale zapytał, czy może. Ja nie mam okularów, które widzę. To jest pełna kultura, więc może. Dobra, niesamowite. Ludzie tu rozmawiają, kobieta jest w kiblu, a ty idzie się odlać. Został podpisany dzisiaj dekret. Jaki dekret? Zgodnie z ustawą z dnia pierwszego w Amsterdamie masz wyjąć kija z dupy. Ej, to nie ja. To Grzesiek cały czas się czepia i co nie powiem, to albo mnie jedzie, albo wiesz, jakiś ten. Nie, masz wyjąć kija z dupy. Sytuacja typu skomplikowana, zgubiłem bilet na parking. Idę się kurwa z Włochami kłócić. 10 euro mogę dać. Przyjdę zaraz i powiem. 100 jebanych euro mi kurwa zajebał. Wiadomo, kobiety są dziwne. Odżywka do włosów, szampon do włosów chujowych, zniszczonych, kurwa, spierdolonych. Ogólnie ktoś kiedyś bardzo dobrze powiedział, że kobiety kupują szampon, który ich najmocniej zwyzywa. Włosy chujowe, zniszczone, rozpierdolone. O!
to dla mnie, no właśnie kobiety takie są. Gdzie tu jakiś koks kupić? Ja kurwa nie wytrzymam z nimi. Mi się tu podoba. Buja, trzeba się wyluzować. Natural. Fajna czapa. Fajna, fajna. Czemu jesteś komunistą? Nie jestem komunistą, po prostu dostałem tutaj czapkę, to ją noszę. Morning. Good morning. No, mamy tutaj czysto bardzo. Tak? Proszę pokazać. Co, już wszystko ukradłeś, tak? Tak. To jest ten chochlik taki z Quidditcha. Ten taki, co trzeba było złapać. Tak? No nie, serio, zobacz. Pomnik mu dali? Mówisz? No to jest to. O. Ja zapraszam, ja wam pokażę hita. O, pokaż. To było cudowne. To jest człowiek kurwa. Tu jest hit i prawdziwe życie, kurwa. Zapraszam. Rimini welcome. Kurwa, o. Więzienie jest. A jaki masz widok? Masz zajebisty, no? Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. O kurwa. A zajebałbyś jakiś rower? Nie, wiesz co, w Netherlands bym nie ukradł rowera, bo tutaj jest właśnie bardzo miły kraj. Tak, okay. Jointy można palić i ogólnie nie byłoby ci głupio. O to. Nie chodzi tylko ale o to. Ale przede wszystkim. No tak, bo myślę, że tylko po to właśnie tu przyjechałem. Gdzieś w Wenecji na gondoli. Na gondoli, pewna para się... Pierdoli. Nie! Kołysze! Kurwa, ja raz na 6 lat jeżdżę na wakacje, kurwa, i bierzecie mnie do jakiegoś Rimini, gdzie śmierdzi gównem, a pokój, kurwa, wygląda jakbym, kurwa, dostał karę więzienia, kurwa, no. Ale ten no, pokój... Ale więzienie jest więcej. Ale ten pokój jest tylko do spania, idziemy na drineczkę na dół, kurwa, pizzunię se zjemy, fajnie będzie, kurwa, panie prezesie, proszę skończyć już, kurwa, narzekać. To jest przygoda, ja się czuję zajebiście, wiem, że wuja też jest zadowolony w głębi serca, bo jest z rodziną. I jest zajebiście. Zostawcie łapkę w górę. Ja jutro jadę do domu. Możesz robić wszystko, dopóki cię nie złapią. O. I tyle.